Sztuka. Dla niej ludzie są w stanie poświęcić wiele: przyjaciół, rodzinę, a czasami nawet samego siebie. Dążenie do perfekcji potrafi zaprowadzić artystów w odmęty szaleństwa, w takim stopniu, że dopuszczą się rzeczy, których będą żałować. W nowych szatach powraca malarz, jego córka oraz aktor. A może aktorka? Na razie to nie ma znaczenia. Do historii dołączą również nowi artyści, którzy powoli się zatracają. Czy będzie warto im pomóc? Hejka wszystkim! Z tej strony Mario z ostatniej tawerny. A dzisiaj zrecenzuję dla Was najnowsze Layers of Fear. Zapraszam! Layers of Fear jest serią, którą uwielbiam. Pierwsza część zapadła mi ogromnie w pamięć, głównie za świetną zabawę graczem, wybitnym klimatem i niepokojącą historią. Dodatkowo, tak naprawdę, w całej podróży nie było żadnego przeciwnika, który by nas gonił, a mimo to gra zaskakiwała i straszyła. Dodatek Inheritance był miłym urozmaiceniem i pogłębieniem historii przeklętej rodziny. Natomiast druga część wciąż miała ciekawą historię, lecz była mniej tajemnicza, mniej klimatyczna, a do dodanie przeciwnika wraz z totalnie nieudolnie zrobionymi sekwencjami pościgu mocno odebrała urok produkcji. Co nie oznacza, że była to zła gra, po prostu była gorsza od pierwowzoru. Teraz Blueberry Team zdecydował się na odświeżenie każdej z opowieści oraz dodanie dwóch nowych wątków. W trybie fabularnym zaczynamy od krótkiego wprowadzenia do jednej z nowych historii. Do położonej daleko od cywilizacji latarni morskiej wprowadza się pisarka. Z czasem dowiemy się dlaczego tu jest i o co chodzi z tajemniczą postacią z obrazu. Po wstępie, który w miarę obrazuje nam w jakiej sytuacji znajduje się bohaterka, ta zasiada do pisania. Po czym zaczynamy kierować malarzem, a tym samym lądujemy w odświeżonej wersji pierwszego Layers of Fear. Dla osób nie serii, pierwsza część ukazuje nam tułaczkę malarza, za gubionego i samotnego. W trakcie podróży zbieramy informacje o tym, jak wielkim artystą był nasz protagonista oraz, że miał żonę i dziecko. Aczkolwiek głównym zadaniem naszego bohatera jest stworzenie swojego magnum opus, czyli największego, najbardziej znaczącego dzieła w swoim dorobku. Żeby to osiągnąć, będziemy musieli odbyć wspomnianą tułaczkę, zebrać potrzebne materiały, ale też przypomnieć sobie najważniejsze rzeczy z życia artysty. Jednak nie będzie to przyjemne spacerek. Czeka na Wiele wyzwań, a do tego tym razem coś nas ściga. Dochodzimy do momentu, gdzie bardzo bałem się o najnowsze Layers of Fear. Patrząc na to, że w drugiej części dodanie przeciwnika było bardzo kiepskim pomysłem, ponieważ pościgi były skonstruowane w taki sposób, że często się umierało. A jak się często umiera od tego samego, to cały strach znika i pojawia się irytacja. Na szczęście, i mówię to z ulgą na sercu, tutaj pościgi nie są bardzo skomplikowane, a do tego nie jesteśmy całkowicie bezbronni. Żeby poradzić sobie ze straszydłem, które nas ściga w określonych segmentach, trzeba dłuższy czas poświecić na nią światłem z lampy. Wtedy na chwilę zostanie obezwładniona. Musimy się jednak pośpieszyć, bo jej powrót do gonienia nas następuje bardzo szybko. Same fragmenty pościgów faktycznie dodają adrenaliny, ale nie są ogromnie trudne. Blueertim Team dobrze wyważyło ich trudność i chwała im za to. Aczkolwiek mówię tutaj o większości, bo pojawiły się dwa segmenty, które miały swoje problemy. Pierwszy był po prostu za długi, i jak cały czas odwracamy się do zjawy, by na nią poświecić i wrócić do szukania potrzebnych przedmiotów, by otworzyć zamknięte drzwi, to zaczyna to po prostu wyglądać głupio i jest mało strasznie. Natomiast drugi segment był tak hamsko skonstruowany, że zginąłem na nim najwięcej razy w całej grze. Jednak są to faktycznie pojedyncze przypadki i Powtórzę, że głównie momenty pościgów są naprawdę dobrze zrobione. Dobrze zrobiona jest również nasza strona internetowa, na którą serdecznie Was zapraszamy. Dodatkowo nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrybowaniu kanału Ostatniej Tawerny. No dobrze, wiemy, że przeciwnik to nowość względem oryginału, ale czy jest coś jeszcze? Oj, jest. Oczywiście z racji, że to remaster, to mnóstwo scen się powtarza, ale nie przeszkodziło to dodać różne, nowe etapy, które urozmaicają przygodę graczom, którzy historię już dobrze poznali. Są na przykład pomieszczenia zmieniane przy pomocy włącznika światła, lub zupełnie nowe lokacje, których nie było wcześniej. Jednak problem jest z samą konstrukcją gameplayu. Pierwsze Layer Co-Fear mocno inspirowało się demem Silent Hills, czyli PT, i swego czasu opieranie gier o zmiany scenerii było świetne, nawet. Przeciwnicy symulatorów chodzenia potrafili to docenić. Ale Layers of Fear w swojej głównej mechanice nic nie zmienił. I jeśli ktoś pamięta, jak zmiany otoczenia działały w oryginale, to nic go tutaj nie zaskoczy. Podobnie jest w starym dodatku i drugiej części, ale o tym za chwilę. Wracając do zmian, z racji oddania nam w ręce latarni, to pokuszono się o przyciemnienie całej gry. I jest to zmiana na ogromny plus. O wiele lepiej pasuje to do horroru niż jasne korytarze oryginału. No i oczywiście najbardziej widoczna zmiana. Zmiana, czyli grafika. Mimo ślicznego wykonania pierwszego layersa na Unity, udało się tutaj poprawić doskonałość przy pomocy Unreal Engine 5. Wszystko wygląda lepiej, a do tego dorzucono o wiele lepsze animacje samego protagonisty. To wszystko daje nam obraz jeszcze lepszej gry, jaką był pierwszy Layers of Fear. Tak samo lepszy jest dodatek Inheritance, chociaż w nim jest najmniej zmian ze starszych historii. Lepsza grafika, jak i animacje. Latarka z nieskończoną baterią, nie to co w pozostałych historiach. Jak i zaledwie kilka nowych pomieszczeń, ale żadnego przeciwnika nie dodali. Natomiast jak to wygląda w drugiej części? Dla niezaznajomionych, dwójka opowiada historię osoby, która zajmuje się aktorstwem. Mówię o osobie, ponieważ od początku fabuły nie wiemy, czy mamy do czynienia z aktorem, czy aktorką. Naszym zadaniem jest odkryć siebie, przypominając sobie naszą aktorską historię oraz pewne wydarzenie z dzieciństwa. Przede wszystkim, o czym muszę i chcę powiedzieć, to pościgi. Wcześniej irytujące i łatwo dało się pogubić. Przez projekt lokacji. Teraz nie tylko zadbano, by widoczne było gdzie uciekać, ale również urozmaicili gonitwy poprzez dodanie latarki, która umożliwia nam poruszanie manekinami. Jak dany delikwent blokuje nam drogę, musimy na niego chwilę poświecić, by przejść dalej. Dodatkowo stwór działa identycznie co upiór w pierwszej części, poświecenie na niego odda nam dodatkowe sekundy. Sprawia to, że gra nie wybija nas z rytmu fabuły jak wcześniej i możemy lepiej śledzić wydarzenia nam przedstawione. Jednak inne zmiany są praktycznie. Identyczne co w jedynce. Nowe lokacje połączone ze starymi, o wiele lepsze animacje i grafika, a do tego przyciemnienie miejsc. Zdecydowanie o wiele lepsze jest zapoznawanie się z historią dwójki w odnowionej wersji niż w oryginale. No dobrze, ale nowe layers of fear to nie tylko odświeżenie starych części, to również trochę nowej zawartości. Wspomniana historia pisarki nie tylko opowiada własną historię, ale splata wydarzenia pierwszej i drugiej części w całość. I chciałbym naprawdę powiedzieć coś więcej. Ale, mimo intrygującego nowego wątku, jest on traktowany po macoszemu i trwa bardzo krótko. Bo występuje jako taki przerywnik między śledzeniem akcji dwóch pierwszych części w ramach kampanii fabularnej. A szkoda, bo widać w tym niewykorzystany potencjał. Sprawa jest podobna w przypadku nowego dodatku The Last Note, gdzie sterujemy żoną malarza z pierwszej części. Ukazanie sytuacji rodzinnej z perspektywy żony dodaje całej historii nowego obrazu. Ale dodatek jest bardzo krótki, bo Trwa zaledwie godzinę. Widać, że nie chciano tylko odnowić starszych części, ale dać coś nowego. Ale mimo tego, tak naprawdę, największą wadą Layers of Fear jest to, że osoby zapoznane z serią nie zostaną bardzo zaskoczone. Wydarzenia przedstawione nie uległy takim zmianom, by przeżywać zaskoczenia, które towarzyszyły nam przy ogrywaniu oryginałów, a nowej zawartości jest po prostu za mało. Lecz jeśli będzie to wasz pierwszy kontakt z serią, to ogromnie polecam zakup. Macie tutaj tak naprawdę dwie świetne, klimatyczne i bardziej dopracowane gry z dodatkową zawartością. Chociaż widać, że ta dodatkowa treść bardzo skupia się na dołożeniu cegiełek do historii z pierwszej części. Mam wrażenie, że druga część została tutaj bardzo skrzywdzona, a chciałem zobaczyć jakieś rozwinięcie aktorskiej drogi. Z takich mniejszych wad samej gry to widać, że ma kilka błędów. Na przykład po odblokowaniu jednego z zakończeń w drugiej części nie zostało mi ono zaliczone. A w pierwszej części w Jednym z etapów zdarzyło się dziwne zachowanie upiora. Najpierw pojawił się problem z animacją chodu, potem zrobiła się niewidzialna i stała w jednym miejscu, chociaż mogłem przez nią przechodzić. A potem jak ją naprawiłem, to znowu jej się zepsuła animacja, tylko że teraz siedziała na podłodze i chodziła jednocześnie. I jeszcze jedno, dlaczego trzeci rozdział w drugiej części cały czas się doczytuje? Tak chyba było też w oryginale, ale mocno to wybija z całości. No i też gra korzysta ze sporej ilości tanich jumpscarów. Ale też nie ma ich na tyle, byśmy ciągle podskakiwali. Tutaj klimat domu malarza, jak i statku dają ogromnie radę. Podsumowując, to dalej świetne, klimatyczne, angażujące i przerażające historie. Ciężko czerpać z tego taką samą przyjemność co kiedyś, ale ci, którzy nie są zapoznani z serią, przeżyją niezapomniane chwile z artystami, których sztuka powoli pochłania. Ulepszona grafika i wciąż świetna muzyka Arkadiusza Rejkowskiego tylko polepszają to. Dzieło. Ode mnie, Layers of Fear otrzymuje ocenę 9 na 10. I tyle ode mnie. Widzimy się bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Hej!